Jeśli Twój telefon zasygnalizuje połączenie z numeru +48 22 10 43 705, lepiej je odbierz. To numer automatu, który zawiadamia o objęciu kwarantanną. Ale co istotne, nieodebranie tego połączenia nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny. Jeśli połączenie zignorujesz i w efekcie uznasz, że zwalnia Cię to z kwarantanny, możesz spodziewać się kary sięgającej nawet 30 tysięcy złotych. Taki mandat obowiązuje w kraju od kilku miesięcy. Opublikowane w miniony poniedziałek rozporządzenie zmienia dotychczasowe zasady kwarantanny. Od wtorku, 3 listopada, osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub wspólnie zamieszkująca z zakażonym koronawirusem ma obowiązek poddane się kwarantannie. To odosobnienie trwa tydzień, licząc od dnia zakończenia izolacji zakażonego. Nowe przepisy wskazują, że umieszczenie w kwarantannie nie wymaga decyzji administracyjnej. Realizacja kwarantanny nadal jest monitorowana, a jedyną grupą zwolnioną z obowiązku kwarantanny jest od niedawna personel medyczny.